Hej, jest pewna umiejętność, która bardzo Ci się przyda w życiu, jak się jej nauczysz, a problem jest taki, że nie nauczyli Cię tego być może rodzice, jeśli Cię nauczyli, to w zasadzie nie musisz tego oglądać dalej. O jaką umiejętność chodzi? Chodzi o umiejętność poznawania ludzi. Tak. Jak byłeś mały, w zasadzie jeszcze w szkole średniej, rodzice Ci wymawiali cały czas, nie rozmawiaj z obcymi, trzymaj się w swojej grupce i to nam zostało, bo jak ty dorosłeś, to ci nikt nie zaczął mówić, że słuchaj, możesz teraz rozmawiać z ludźmi i oni nie gryzą, a mogą ci pomóc prowadzić biznes, mogą ci pomóc w rzeczach, na których ci zależy. Ale widzisz, ponieważ miałeś to przez kilkanaście lat wkładane do głowy, to być może ci zostało. I teraz tak. Jeśli mieszkałeś w dużym mieście, to jeszcze jest tak, że jest masa miejsc, gdzie można poznawać ludzi. Pójdzie się do knajpy, pójdzie się do klubu. Po prostu ludzie są wszędzie dookoła. A jeśli mieszkasz, czy urodziłeś się w jakiejś wiosce, czy w małej miejscowości, to po prostu nie było takiej możliwości, żeby być wśród ludzi. I tak, to są rzeczy, które przeszkadzają w tym, żeby osiągać sukces, przeszkadzają tak naprawdę w osiągnięciu nawet szczęścia w życiu. Dlaczego? Dlatego, że mnóstwo ludzi ma tak, że przebywa w określonych środowiskach, przebywa właśnie pośród tych ludzi, których znają. Pośród swojej rodziny, pośród osób ze swojej podstawówki, ze szkoły średniej. I w zasadzie to jest wszystko. Nie znasz, być może to ciebie dotyczy, być może nie. A być może po prostu znasz takie osoby, które tak mają, że po prostu. Nie wiem, czy to nazwać, że się boją, czy się wstydzą, ale chyba jest trochę tego, żeby właśnie porozmawiać z nowymi osobami, bo nie wiem, kwestia nieśmiałości, kwestia właśnie tego, co tam rodzice powkładali do głowy, ale rodzi to swego rodzaju problemy, bo może ci się wydawać, że przez to ciężko jest poznać w życiu osoby, które pomogą ci na przykład w biznesie, bo całe twoje środowisko, powiedzmy, w którym przebywasz, to są osoby, które, nie wiem, być może, dobrze, jeśli to jest tylko twoja rodzina, to co oni robią, to co oni przeżywają na co dzień, to tobie wkładają do głowy, plus to, co masz w mediach i cały inny świat jest dla ciebie zamknięty. I teraz tak, jeśli ty chcesz prowadzić biznes, a nikt w twojej rodzinie nie prowadził biznesu, nikt się nie zna na księgowości, nikt się nie zna na marketingu, nikt się na niczym nie zna, bo wszyscy są etatowcami tak zwanymi, to masz problem. I może ci się wydawać, że to jest niemożliwe, żeby mieć dostęp do tego typu wiedzy. I teraz kwestia właśnie, jak temu zaradzić. To najpierw powiem ci, jak rodzice mojego kolegi bardzo fajnie zrobili. Ja chyba kiedyś opowiadałem tą historię. Mam takiego kolegę, który mówił, że jego rodzice od małego wysyłali go na wszystkie możliwe szkolenia, kursy, na co się da, na kolonie, półkolonie i chłopak generalnie non-stop zimowiska, non-stop gdzieś wyjeżdżał. I robili to właśnie specjalnie po to, żeby jak najwięcej przebywał pośród ludzi, żeby jak najwięcej rozmawiał właśnie z obcymi, żeby wymieniał się myślami, żeby wymieniał się spostrzeżeniami, ale żeby to byli cały czas nowi ludzie. I widzisz, i tu jest pierwsza podstawowa rzecz nawet to są dwie rzeczy, do tego, jakby tu zrobić, żeby być osobą po prostu bardziej towarzyską, żeby poznawać ludzi, którzy mogą cię popchnąć trochę w twoim życiu. Nawet nie trochę, tylko o wiele bardziej. Więc po pierwsze właśnie spotykanie się z maksymalną ilością obcych ludzi, po to, żeby po prostu porozmawiać, żeby się powymieniać poglądami. Widzisz, zastanów się, czy masz w ogóle coś takiego, że nawet nie spotykasz. Widzisz obcą osobę i ta osoba wydaje ci się z jakiegoś powodu interesująca. Nieważne, czy to jest osoba tej samej płci, czy przeciwnej płci i chciałbyś porozmawiać w jakimś temacie, ale tego nie robisz. Czy jak pojedziesz na wakacje, o ile wyjeżdżasz na wakacje, to czy masz tak właśnie, że rozmawiasz z innymi ludźmi i czujesz się tym swobodny? Czy w ogóle czujesz się swobodny, żeby rozmawiać z ludźmi? Czy masz swobodę z tym, żeby podyskutować na dowolne tematy? Na dowolne tematy. Ok, więc rozwiązanie. Co możesz zrobić? Słuchaj, nie musisz robić nic. Możesz przeżyć całe życie tak jak do tej pory i uważać, że nie ma problemu. Ale ja uważam, że jest problem, bo zdarzało mi się spotykać osoby, którym wydawało się, że świat jest zamknięty właśnie co do tych ludzi, tylko których znamy, że wychodzili za mąż, czy żenili się tylko w tych swoich grupkach.
i mają swoje myślenie takie, no bo nie ma z kim porozmawiać, jest tylko to, co telewizja mówią albo właśnie najbliżsi znajomi. Więc tak, po pierwsze, 200 lat temu jeszcze niejaki Benjamin Franklin, opowiadałem kiedyś o nim, zresztą wiesz, to jest ten pan, który jest na banknocie 100-dolarowym, on już wtedy zaczynał tworzyć stowarzyszenia. I mając tam 20 parę lat, już robił tak, że czeladnicy z innych firm, gdzie on pracował, zbierali się raz w tygodniu i robili sobie takie pogawędki na dowolne tematy, czy to polityczne, czy to społeczne, towarzyskie, ale każdy miał wziąć udział w dyskusji i się wypowiedzieć. To oni się też przygotowywali do tych spotkań po to właśnie, żeby móc podyskutować na jakieś określone tematy. Ale popatrz, u nas był król August, o ile dobrze pamiętam, który robił obiady czwartkowe i wyglądało to dokładnie tak samo. Raz w tygodniu zapraszał na obiad ludzi kultury, sztuki, polityki też, biznesu, którzy przychodzili po to, żeby właśnie podyskutować na jakieś tematy. Nawet jeśli mieszkasz w małej miejscowości, to od razu powiem, nie rób takich spotkań przez internet, bo to chodzi o to, żeby była interakcja, żeby poczuć człowieka, bo widzisz, jedno jest to, co ktoś mówi, a drugie to jest to, jaką kto ma energię. To są rzeczy, które ty nie wyczujesz przez internet, a wyczujesz w rozmowie twarzą w twarz. Więc możesz zacząć jakąś grupę na Facebooku, ale chodzi o to, żeby ją przenieść do spotkań na żywo. I na żywo w 5, 7, 10 osób pospotykać się i porozmawiać, podyskutować sobie w jakieś tematy aktualne. Widzisz, co chwilę coś się dzieje w polityce, co chwilę coś się dzieje w biznesie, co chwilę są jakieś wydarzenia, o których właśnie powinno się porozmawiać sobie z innymi ludźmi po to, żeby nabrać ogłady. I im będziesz starszy, tym będziesz się pojawiał w innych miejscach czy w innych stowarzyszeniach. Popatrz, są kluby dla biznesmenów, są stowarzyszenia dla poetów, dla pisarzy. Okej, jak nie jesteś pisarzem czy poetą, niekoniecznie to będzie dla ciebie, ale jak wpiszesz sobie w internet tematyka, która ciebie, powiedzmy, interesuje cię wędkarstwo, poszukaj sobie stowarzyszenie wędkarzy. Na pewno takie jest. Jeśli nie ma, to załóż. I wtedy w 5-6 chłopa spotkajcie się i sobie porozmawiajcie w danym temacie właśnie po to, żeby nauczyć się mówić, po to, żeby nauczyć się nawet przekonywać do jakichś swoich myśli, do swoich idei. I jak zaczniesz tego typu robić, to zaczniesz szukać wiedzy. Ja będę teraz co sobotę nagrywał więcej informacji właśnie o tym, co teraz mówię, więc możesz do mnie zaglądać też w sobotę. Ale to też jest kwestia taka, żeby poszukać wiedzy w książkach, bo jest w książkach wiedza na temat tego, jak dyskutować. To są w ogóle książki, które powstawały jeszcze jak starożytni Rzymianie czy Grecy. Jak byli filozofowie, po prostu spisywali, jak dyskutować, jak rozmawiać, w ogóle jak ćwiczyć aparat mowy. To są wszystko rzeczy, które są niezbędne. Popatrz, ja teraz stoję przed tobą, ja nie czytam z jakiegoś skryptu, nie wyświetla mi się tutaj nigdzie, ja po prostu stoję przed tobą i opowiadam. Okej, nie jestem mówcą, więc może to nie jest super płynne, ale widzisz, może to jest dla ciebie kwestia tego, żeby założyć kanał na YouTubie i zacząć opowiadać jakieś rzeczy. Jeśli się boisz pokazywać swoją twarz, bo się wstydzisz, co nie jest akurat fajne, ale jeszcze sobie porozmawiamy na temat tego, jak się wstydu pozbyć, to są, możesz nagrywać podcasty, wrzucać w internet i wtedy będziesz też kombinować, co by tu zrobić, żeby ładniej mówić. A to wszystko ci się przyda w kontaktach międzyludzkich, bo jeśli ty nie potrafisz się w tym momencie wysłowić, jeśli ty nie potrafisz w tym momencie mówić tak, żeby ktoś cię rozumiał, a wiesz, spotykam całą masę ludzi i słyszę, jak mówią, słyszę, że przez to, że po prostu nie mówią, to nie potrafią w odpowiedni sposób nawet wyartykułować w odpowiedni sposób tego, co mają do powiedzenia. Ja nie mówię, że jestem mówcą, zresztą to słychać, że nie jestem mówcą, ale myślę, że ta wiedza, którą Ci przekazuję, daje Ci na tyle do myślenia, że skoro nadszedł nowy rok, to może warto sobie zrobić takie postanowienie w tym roku, żeby może założyć stowarzyszenie. O, to dwie rzeczy mam dla Ciebie. Pierwsza sprawa jest taka. Założę grupę, dam link pod spodem do tej grupy, założę taką grupę, żeby robić takie spotkania, żebyście się mogli umawiać w swoich miejscowościach na to, żeby właśnie w kilka osób się zebrać i zrobić sobie spotkania. Więc zrobię taką grupę, wejdź sobie tam w opis, a do tego od poniedziałku do czwartku będę robić konferencje właśnie w tematach atrakcyjności
I nie tylko, więc też tam pod spodem gdzieś będzie link do zapisania się, więc skorzystaj z tego i zacznij te rzeczy wdrażać w praktykę. I przypomnę Ci jeszcze raz właśnie o tym moim koledze i tym, jak podeszli do niego rodzice. Jeśli Ty masz swoje dzieci, to też zacznij kombinować tak, żeby te dzieci nie uczyć, że nie rozmawiaj z obcymi, tylko właśnie, żeby w kontrolowany sposób wychodziły do obcych i żeby właśnie zaczęły spotykać się i z rówieśnikami, ale też z osobami z innych kultur, bo tylko w ten sposób jesteś w stanie poszerzać swój światopogląd i poszerzać swoje życie i to też wpływa na to, na Twój poziom szczęścia i na Twój poziom zarobków. Dosłownie tak to wygląda. Dziękuję bardzo.